Poświęcenie kaplicy Krzysztofa Tycki na terenie. Jesteśmy za kulisami, nie? Słońce. Jednak słońce, słońce w tą stronę świeci, ja zaraz tam przejdę, w tamtą stronę. Szanowni Państwo, witam serdecznie na wielkiej uroczystości poświęcenia figury Matki Boskiej Getwalskiej. I tak pierwsza taka techniczna, wcześniej uwaga, proszę jak najbliżej tutaj podejść, żeby stworzyć taką atmosferę kameralności. Szanowni Państwo, przede wszystkim jestem bardzo zaszczycony, że tyle osobistości przybyło dzisiaj na uroczystość poświęcenia Matki Boskiej Getwalskiej. W pierwszej kolejności księży, profesorze, serdeczne Bóg zapłać za przybycie tutaj na tą uroczystość. Ja nie wiem, czy ktoś bardziej godny mógłby dzisiaj dokonać tego odsłonięcia i poświęcenia. Proszę księdza proboszcza, serdecznie również za to dziękuję. Szanowni Państwo, wśród nas jest około 60 parę osób. Nie sposób jest w tej chwili wszystkich wymienić, ale zaszczycił nas również prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś. Szanowni Państwo, jest wśród nas władzę samorządową, władzę samorządowe, jest prezydent miasta Siemianowic, pan Rafał Piech. Są samorządowcy lokalni, jest pan wójt Kasiczyna, jest zastępca, jest sekretarz, jest sołtys. Serdecznie witam władze samorządowe. Szanowni Państwo, jest wśród nas również wielu współpracowników, z którymi działamy tu z Warszawy. Chciałbym tutaj serdecznie powitać Bogdana Kulasa, chciałbym serdecznie powitać Jana Rybskiego, Romualda Stałośleca, Adama Domarackiego, Wojtka Dobrzyńskiego, mecenasa Jarzyńskiego. Proszę Państwa, chciałbym również szczególnie powitać, bo my działamy tutaj pod hasłem Zjednoczeni ponad podziałami, Wojtka Koronowskiego i Andrzeja Górskiego. Trudno mi dzisiaj, powiedzmy, wszystkich Was w tej chwili wymienić. Ja myślę, że jeśli czego nie dokonałem, to będzie okazja zrobić to jeszcze podczas uroczystości obiadowej. Ale również serdecznie chciałbym przywitać, proszę Państwa, żonę jednego z najwybitniejszych dziennikarzy niezależnych Polski, panią Joanną Konkolewską. Serdecznie witamy. Jak również pana Marcina Dybowskiego, ruch kontroli władzy, ruch kontroli wyborów. Witam byłego senatora Stanisława Zadorę. Szanowni Państwo, witam również mojego przyjaciela, od którym tak od dawna współpracujemy,
Tadeusza, rolnika z małżonką. Tak się rozglądam jeszcze tutaj, bo wszystkich nie jestem w stanie, szanowni Państwo, na ten moment jakby wymienić, tak. Proszę mi wybaczyć, jeśli witam, proszę Państwa, jest wśród nas Syryjczyk, ale który ma serce Polaka. Syria to jest kolebka cywilizacji, jest pan Nabil Malazi. Witamy serdecznie. Dziękuję. Witam Wojtka Dobrzyńskiego. Już nie witałem. Tak. przy okazji. Szanowni Państwo, ja być może będę miał jeszcze kilka okazji podczas uroczystości obiadowej powiedzieć kilka słów, ale tu jeszcze pozwólcie, że jeszcze przywitam dwie osoby, które ze mną współpracują. To jest pani Ewa Paradzińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Ogrodniczy Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, i osobę najbliższą w moim sercu, panią Terenię Czarską, która, proszę Państwa, od kilku lat pracuje nad tym, ażebym ja, być może z przeciętnego katolika, był coraz to bliżej Boga, i krok po kroku idę w tym kierunku, i za co, Tereniu, bardzo Ci dziękuję. Tak się jeszcze rozglądam. Ja nie widzę, ale proszę Państwa, jest wśród nas Jerzy Ząbkiewicz. To jest pan doktor, który reprezentuje Suwałki. On wszystko wie na temat polskich zasobów, które są przez Pyku Suwalskie. Tam są miliony ton tytanu, z tyłu słońca tutaj świeci. My razem działamy w kierunku tym, aby uwłaszczyć polskie społeczeństwo na zasobach naturalnych jako pewne rozwiązanie techniczne i prawne, po to, żeby nie przekazywać tych zasobów pod kontrolę obcych kapitału. Proszę księdza profesora, proszę księdza proboszcza, proszę o odpłynięcie i poświęcenie tych głosów. Zadaję. Oklaskami witamy Babkę Bożą, Królową proszę Państwa, pozwólcie, że kilka słów. To była spontaniczna reakcja. Widziałem film YouTube napędzony przez Jerzego, artysty tego dnia. No przed tym witam, że też Ratusz. To jest na końcu, będzie tu pierwszy. Ja wiem, ale proszę Państwa, ja podjąłem emocjonalną decyzję. To zobaczyłem, że jest taka inicjatywa. Ja powiedziałem, że przed godzin do Jurka, mówię, Jurek, budujemy tutaj tą kapliczkę. A jak już ta decyzja tak zapadła, to powiedział mi, że on zrobi wszystko, żeby ksiądz profesor pomimo tylu obowiązków przybył tutaj i poświęcił tą kapliczkę, za co obydwojga serdecznie tu dziękuję. I teraz krótko, szanowni Państwo, bo ja byłem w Atenach Roztoczach u księdza profesora. I to ksiądz profesor w takiej prywatnej rozmowie, ponieważ ja działam na rzecz uwłaszczenia Polaków na polskich zasobach naturalnych, to ksiądz profesor powiedział mi: panie Krzysztofie, byłoby dobrze, żeby pan tą misję zawierzył Jezusowi Chrystusowi. I szanowni Państwo, ja to
świętości w kościele moim parafialnym na Śląsku uczyniłem. I teraz chciałbym jeszcze jakby dodać, że ja chciałem też, wziąłem apel Ostocza i wziąłem plebanii tutaj, gdzie tam widać gospodarzy, tam widać ład i porządek, tam widać dbałość o szczegóły, to chciałem być, oczywiście jestem niedoścignionym wzorem, ale chciałem jakby naśladować tych najlepszych, dlatego też proszę Państwa tu dzisiaj pod tym kryształkiem jest oryginalna ziemia z Getwaldu, jest woda, cudowna woda, gdzie pani Teresa specjalnie pojechała tam po to, żeby to przywieźć tutaj i to, żeby były te symbole. Proszę Państwa, tu po prawej stronie jest nowo zasadzony klon. Wiadomo, że Matka Boża objawiła się na klonie i tu jest zasadzony nowy klon. No cóż więcej mogę powiedzieć. Proszę, oddaję głos księdzu profesorowi. Tak jest. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław tę figurę jako królowej Polski z Giedrzwałdu. Niech ta nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, a także naszą Królową, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Kochani, to wielki historyczny moment. Przybycie Matki Najświętszej Królowej Polski z Giedrzwałdu tutaj nad San, na te przeuroczo piękne zakątki Podkarpacia, do naszego narodu, który wykazał się w historii już wielowiekową, by nie powiedzieć o samych prapoczątków istnienia polskości, i mądrością w Chrystusie, i taką stałością w wyznawaniu wiary, pielęgnowaniu obyczajów chrześcijańskich. Czyli jak się jedzie przez Karpacie, to ma się nieodparte wrażenie, że tutaj mieszka iście królewski naród. I za to, że stanowicie taki przykład dla całego naszego narodu, i dla Śląska, i dla sąsiedniej Małopolski, i dla sąsiedniej Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, i dla centralnej Polski, i dla Wielkopolski, i dla Kujaw, Pomorza, Podlasia. Taki wzór narodu chrystusowego i maryjnego, narodu królewskiego, narodu mądrego, sumiennego, pracowitego.
to właśnie wydaje mi się, że między innymi te treści ten wspaniały historyczny akt wyraża. I tutaj składamy nasze podziękowania i Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, że nam podarował taki naród Podkarpacia i ziemię Podkarpacia. I teraz już, drogi Panie Dyrektorze, ani proszę się o Podkarpacie nie martwić, ani o Pomorze, bo Matka Najświętsza jako Królowa ma je jako swoje własne dziedzictwo. A pamiętajmy, że nieutracalność bytu jest tylko pod dwoma adresami osiągalna. Pod adresem Pana Jezusa Chrystusa i pod adresem Jego Matki, a naszej Królowej Maryi. Tylko tam wszystko, co istnieje, posiada wymiar nieutracalności. A zdaje się, jeżeli dobrze między wierszami wypowiedź naszego przezacnego Pana Dyrektora Krzysztofa zrozumiałem, a on przemawia jak słynni, najsłynniejsi oratorzy greccy i rzymscy. Jak Cyceron by tutaj czuł się upokorzony po takim wystąpieniu Pana Dyrektora. A co Homer powiedział? A Herodot by miał kłopoty, jak teraz działać jako ojciec historii i geografii. Więc widzimy, kochani, że te wielkie treści tutaj przeżywamy, niemal namacalnie ich dotykamy i doświadczamy. I to właśnie dzięki temu, że istnieje Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, że istnieje Matka Najświętsza Maryja, najdoskonalsza osoba ludzka w całym stworzeniu. I dlatego Pan Dyrektor nie stawia na przeciętniaków, tylko na najdoskonalszych. I za to, drogi przyzacny Panie Dyrektorze, że nam takiej lekcji udzielasz i z cie filozoficznej dzisiaj. Za to świadectwo wraz z rodziną, najbliższą, przyjaciółmi. I że tutaj na ziemi Podkarpacia, o ile mi wiadomo, Panie Jurku, Pan Jurek czynił wszystko, żeby Jedlicze było tym prowodyrem tego ruchu. Ale, Panie Jurku, powiem, w sensie ideowym tak, ale w sensie zmaterializowania Twojej idei, to Pan Dyrektor Ciebie wyprzedził. I Panie Dyrektorze, za takie niebiańskie, maryjne współzawodnictwo też Ci dziękujemy. I a Pana Dyrektora ksiądz profesor wyprzedził. W każdym bądź razie, kochani, niech Pan Bóg będzie uwielbiony. I bo naprawdę wielkie to są chwile i idźmy z tym przesłaniem Matki Bożej i Chrystusa Pana w życie, w nasze powołania, w misję, w pracę i służbę zawodową, społeczną, państwową, samorządową, nie mówiąc już o naszej kapłańskiej tutaj i na ręce księdza proboszcza, naprawdę składamy najserdeczniejsze wyrazy podziękowania, bo takich uroczystości nie można przybywać w istocie, takiego dostojeństwa w postawie i misji kapłańskiej, jako ksiądz proboszcz z księdzem prałatem, księdzem wikariuszem, siostrami zakonnymi. A tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, tutaj jest archanioł z Jarosławia przyjechał w osobie siostry doktor Bernardety Lipian. Taka jest. Prezentuje ten stan najdoskonalszy, bo kontemplacyjny pośród naszych stanów społecznych i tak nas zapala, żebyśmy anielskie natury kształcili w naszym narodzie. I już melduję, że dzięki temu archaniołowi z Jarosławia naród Podkarpacia już ma anielską naturę, aby pozostałe te ojcowizny Rzeczypospolitej Najjaśniejszej, Panie Prezesie Przezacny i drogi, staramy się do tego jarosławsko-podkarpackiego poziomu właśnie podnosić i ufamy, że zarówno naród polski będzie dalej godnie pod skrzydłami Królowej z nieba Maryi mógł kształtować i swoją bytowość, swoją suwerenność,
artykułować swoją państwowość, czyli zewnętrzną organizację naszej duchowej architektury, którą przez ponad 1000 lat budujemy. A kochani, zarejestrowany w dziejach Polski jest taki moment z życia świętej królowej Jadwigi, która podarowała na Wawel, w katedrze na Wawelu, kielich i na nim poprosiła, żeby wygrawerowano na wieczną rzeczy pamiątkę słowa: zechciej, o Najświętsza Panna Maryjo, zostać naszą królową. I ten kielich z różnych racji, ale znajduje się w oryginale obecnie w muzeum w Dreźnie. Nie znamy tej historii przejścia go z Wawelu do Drezna, ale wiemy, że oryginał znajduje się w Dreźnie. I za rządów pani premier Beaty Szydło ona osobiście zaangażowała się w to, żeby odzyskać ten kielich, ale niestety nie było to możliwe. Więc postanowiła, żeby wierną kopię wykonać. I mamy już w Polsce wierną kopię tego kielicha, wykonaną także z podobnych kruszców, z których wykonany jest ten kielich w oryginale. I zobaczcie, kochani, jak od królowej Jadwigi, od jej pragnienia królewskiego, świętej dzisiaj, czyli królującej wraz z Panem Bogiem w niebie i z Matką Najświętszą, jak te duchowe dzieje Polski przechodzą, jak się kształtują, że właśnie Matka Boża się objawiła w Neapolu ojcu jezuicie Mancinellemu. I on powiedział królowej Polski, że taka jest wola Boża, żebyśmy ją nazywali, tytułowali królową Polski. Później Stolica Apostolska potrzebowała troszeczkę dłuższego oddechu, żeby się jakby do tego ustosunkować. I dziękujemy też Stolicy Apostolskiej, że po pewnym czasie, ale uznała ten tytuł. I dlatego możemy tutaj w Polsce używać tego tytułu, który nas szczególnie wyróżnia pośród wszystkich narodów ziemi. A to wyróżnienie na ziemi oznacza także szczególne zobowiązanie. Nikt nie ma takiej sumiennej misji w swoim programie działania, tworzenia ziemskiej bytowości w czasie i przestrzeni tego wszechświata, jak my. Że im większe wyróżnienie, a to jest, wydaje mi się, największe po Chrzcie Świętym. W związku z tym mamy największe zobowiązanie, najwyższą odpowiedzialność, która wymaga od nas wielkiej pracy umysłów, sumień, serc, naszej wolności polskiej, żebyśmy wszystko to potrafili, co duchowe i materialne, łącznie z naszym państwem, ukształtować na pryncypiach, które nam Chrystus przez Matkę Najświętszą przedkłada. Dlatego niech Pan Jezus, jako nasz Król nieba i ziemi, wszechświata, miłosierdzia i Polski, błogosławi poprzez Matkę Najświętszą jako Królowę nieba i ziemi, wszechświata, miłosierdzia i Polski. Wielkie Bóg zapłać za wasze, kochani, świadectwo każdego z was. I jeszcze raz wszystkim wam dziękuję za wasz wkład w Polskę Bożą, katolicką, wielką, mądrą, maryjną, czyli, krótko mówiąc, w Polskę Królewską. I te podziękowania pragnę złożyć zarówno na ręce naszego przezacnego i drogiego pana dyrektora Krzysztofa, jak też i przezacnego gospodarza w sferze duchowej, księdza proboszcza Sławomira i włodarzy waszej pięknej, krasiczyńskiej, podkarpackiej, nadsańskiej ziemi. Wielkie Bóg zapłać i szczęść Boże najserdeczniejsze. Oddam głos panu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Ale później jeszcze chciałbym kilka spraw przekazać
organizacyjnych, ale również bardzo takich wzniosłych. Także proszę jeszcze, zanim przejdziemy do sali na uroczysty obiad, na którą oczywiście zapraszam te osoby, które otrzymały pisemne zaproszenie. Serdecznie zapraszam. Panie prezesie, proszę o kilka słów. Czcigodni księża, szanowni państwo, no ja się czuję bardzo zaszczycony, że mogę brać udział w tak naprawdę historycznej, jak ksiądz profesor powiedział, w wydarzeniu, ale chcę powiedzieć również tak, że w życiu każdego z nas, jako ludzi wierzących, nic nie dzieje się przypadkowo. To, że tutaj żeśmy się znaleźli, to nie żaden przypadek, to każdy z nas się tu znalazł, bo tak opatrzność sobie zażyczyła, a to nas zobowiązuje. I jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć, kiedy się, proszę państwa, znalazłem w więzieniu w grudniu 81 roku po ogłoszeniu stanu wojennego, to tam zaraz sobie zrobiłem takie notatki, narysowałem krzyż i pod nim popisałem w ten sposób, taki zrobiłem napis. Tylko pod tym znakiem, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska była Polską, a Polak Polakiem. Więc ja bym dodał właśnie do tego symbolu maryjnego jeszcze ten znak krzyża, żebyśmy o tym pamiętali, bo to nam daje odwagę i to nas zobowiązuje i wiemy, jakie ciąży na nas odpowiedzialność olbrzymia. To, co się w kraju dzieje na świecie, bo to nie jest kwestia tylko Polski, to jest kwestia świata. I po prostu to, jak tutaj czcigodny ksiądz prezes powiedział, to są rzeczy, które się dzieją globalnie i po prostu my też musimy mieć tą świadomość, że jako obywatele, jako Polacy jesteśmy też członkami obywateli świata i właśnie patrzą na nas wszyscy. To jest to, co nam zostawił Pan Jezus i to, co powinniśmy robić jako ludzie wierzący, ale do tego trzeba, proszę państwa, odwagi. I ja wam mówię, że tą odwagę znajdziemy tylko właśnie w Marii, w Różańcu i w krzyżu. Szczęść Boże. Można dodać dziesiątkę Różańca, chociaż dziesiątkę. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Odmówmy zatem dziesiątek Różańca, części chwalebne ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. W tym dziesiątku obejmijmy wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, ale oczywiście intencje naszej umiłowanej ojczyzny, całego Kościoła i te wszystkie nasze osobiste i prywatne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, to teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomóż Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i zapomnij szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Szanowni Państwo, wśród nas dzisiaj tutaj nie ma profesora Ryszarda Heneka Kozłowskiego, nie ma wśród nas Marka Adamczyka, odeszli od nas w zeszłym roku. Oni od 10 lat tworzyli z nami ten wspólny ruch. Za to im serdecznie dziękuję. Wiem, że patrzą dzisiaj na nas i cieszą się, że mamy taką świetną uroczystość. Proszę Państwa, wśród nas nie ma również Bogdana Gizdonia, twórcy tego ruchu, który tworzymy. Jest po ciężkiej chorobie i nie może przyjechać, ale to jest człowiek, który włożył całą pasję, całe serce. Sercem jest dzisiaj też z nami. Chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć o nieobecnych. Ze względów obiektywnych pozdrawiam serdecznie panią dr Aldonę Ciborowską, panią Edytę Paradowską i pana Marka Skowońskiego, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli tutaj być, ale obiecują, że przybędą tutaj i pomodlą się tutaj razem ze mną, na co serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, też się cieszę, bo zaprosiłem na te spotkanie również posła Brauna. Nie mógł być, za co przepraszam, ale przysłał swoich dwóch przedstawicieli. Serdecznie pozdrawiamy pana posła Grzegorza Brauna i gdyby kiedyś tutaj był w okolicy, to serdecznie go zapraszam. To tyle, proszę Państwa, a w tej chwili, jeśli można, to te osoby, które otrzymały i potwierdziły... No i chyba na tym skończymy tą relację tutaj. Bateria też tam. Witajcie. I może na koniec jeszcze chciałbym zaśpiewać. Tutaj ktoś zainteresuje Ave Maria. Uśmiech. Trochę uśmiechu, zanim zaczniesz śpiewać. Ale nie ma. Musi się skupić. Musi się skupić. Dobra. Dobra. Telefon się rozładował już, ale 10%.
Tobą, Maryjo. A Ty wiesz, co jest tam? Nie? Wychodzisz tutaj? Aha. Masz taką chwilę do gniazda? Nie, nie, do gniazda Bożego normalnego. Nie, ja mam w tym, tylko że tam nie chce mi się iść na górę. Zostało 10%, a chcę nakręcić tam w środku jeszcze. Jeszcze starczy tam trochę, no to zostało 10 chyba procent ładowania. Zapraszam na obiad.